pozoru przyjemny gracz Minecraft Extreme, w rzeczywistości jest cheaterem. Dlatego dzisiaj zobaczymy sobie, jak zareaguje na to, że przyjdzie do niego inny, mocniejszy cheater, czyli ja. Dzień dobry. Na starcie chciałem wam powiedzieć, że jak lubicie pod tym filmem 20 tysięcy łapek w górę, to strolujemy sobie za jakiś czas kolejnego cheatera. A dzisiaj, tak jak mówiłem, będziemy trolować cheatera na to, że przyszedł do niego inny, bardziej wyskillowany cheater. Jego baza w sumie jakoś specjalnie wrażenia nie robi, bo wrażenie to bardziej robiłby pewnie jego ekwipunek. Zresztą co on tu ma? No, ma trochę surowców, ma diamenty, żelazo. Nie wygląda to aż tak kozacko, ale administracja już mi dawno doniosła, że jakby on jest cheaterem i że mogę go sobie strollować, więc jeśli go nie będziemy nawet sprawdzać, przechodzimy od razu do karmy. Zanim jednak do niego wejdziemy do domu, to ja się troszeczkę dalej oddalę, bo nie wiem, czy na przykład nie ma jakiejś minimapy. Powiedzmy, odlecimy sobie gdzieś tutaj i będziemy musieli sobie przygotować odpowiedni ekwipunek. Taki ekwipunek, żeby nas nie zabił od razu i żebyśmy mieli w ogóle możliwość jakiegokolwiek pogadania z nim. Weźmiemy sobie wszystko, co jest diamentowe oczywiście. Weźmiemy sobie Protection 4 i jeszcze Blast Protection, Projectile Protection, Fire Protection. No ogólnie polecimy na grubo, bo nie wiem, jaki on ma enchanty. Jak widzicie, ma całą zbroję enchantowaną, więc no wolałbym nie ryzykować. Teraz Blast Protection, a nie, bo tego Blast Protection się nie da. A Fire Protection, ej, też się nie da Fire Protection, a po prostu Protection, ej, halo. Okej, okay, nie będzie Projectile Protection po prostu. Zadamy Protection 4 na tego armora. Aha, bo tutaj się da tylko po jednym, no dobra, to w takim wypadku, nie wiem, mam nadzieję, bo tutaj zapewne chodzi o to, że trzeba odpowiednie jakby enchanty dać, czyli nie można dać wszystko pewnie na czwórce, więc damy sobie po prostu Protection 4 wszędzie. To będzie najbardziej odpowiednie. Protection 4, pyk, no i Protection 4, pyk. Teraz to sobie wszystko założymy, weźmiemy sobie jeszcze złote jabłka na wszelki wypadek, gdyby, wiecie, doszło do jakiejś walki, a podejrzewam, że może dojść. Także trzeba sobie zrobić fajny mieczyk, dlatego wezmę sobie Knowback, Fire Aspekt i co tam jeszcze będzie, no nie wiem. No w sumie powiedzmy, że tyle nam wystarczy. Będziemy mieli w końcu złote jabłka, więc na pewno nas nie zabije. Więc mam taki se. Taki se ten mieczyk. Powiedzmy, że jest okej. Okay. Może jakoś nie jest mega koks, ale koks to będą jabłka w naszym ekwipunku. Dlatego biorę sobie jabłuszka tutaj, pyk pyk. Może jakiś kilop z fortuną. Fortuna 3 i wydajność. Efinency powiedzmy 5. I jeszcze może by się przydało unbreaking. Dlatego fortuna pyk, wydajność pyk i unbreaking pyk. Schowamy sobie te książeczki, weźmiemy jakiegoś budulca. Powiedzmy, że naszym budulcem będzie drewno. Weźmy sobie dużo drewna. Drewno jest w miarę bogate. A skoro drewno, to od razu się kiera. No i dobra, teraz chyba wyglądam jak kozak, taki z prawdziwego zdarzenia. Nie wiem, możliwe, że tak. Ale jeszcze fajnie by było mieć tarczę. No tak, tarcza by nam się przydała. No i teraz dopiero jestem kozakiem. Popatrzcie na mnie. Pro Darkness melduje się. A swoją drogą, w sobotę będzie piosenka Minecraft Extreme. Tak, zdradziłem wam teraz trochę tajemnicę, ale dobra, nieważne. Zostawcie łapkę w górę. Teraz będę musiał pójść do niego na nogach. W razie gdyby mnie zobaczył na minimapie, to żeby widział, że po prostu do niego przyszedłem, a nie, że się tepnąłem, żeby to wyglądało jak najmniej podejrzanie. Wyłączę sobie oczywiście Creative'a i zaraz widzimy się, kiedy dojdę do celu. Dobra, do celu doszedłem w sumie już, jakby dużo czasu mi to... O nie! Vortex, widzicie? On już napisał kropkę. On już wie! On już wie, że ktoś tu jest. Dlatego ja sobie wezmę... O, dobra, wyszedł. O nie, zaczął mnie bić od razu. Stój. O nie, że Creeper tu przyszedł, ale dobra, Creeper go raczej nie zabije. Popatrzcie, on mnie bije, ale mi to totalnie nic nie robi. O nie, Creeper jeszcze tu wybuchł. On ma stejkę, już mnie, że ma złote jabłko. Ja sobie zjem złote jabłko, żeby zauważył, że jem koksa. No i dobra, jakby teraz mnie przestał bić, ale też nic na czacie nie pisze. Skąd wiedziałeś, że tu jestem? Zapytamy się go. Masz cheaty. Ja mam cheaty, ale czemu on mnie oskarża, że ja mam cheaty? W ogóle jeszcze nic nie zrobiłem. Jak znalazłeś moją bazę? No w sumie to nawet nie wszedłem, on po prostu wyszedł, jakby sam się zdradził od razu. To jest najgorszy cheater, jaki widziałem. No dobra, powiem ci. Ale kurczę, przestań mnie bić, Vortex, co ty robisz? Mam cheaty i ty też. I ty też, nie mam. Jak w ogóle kłamie? To skąd wiedziałeś, że tu jestem? Co, Vortex? Wytłumacz się z tego. Usłyszałem, tak, usłyszałem. To jest najgorszy kłamca, jakiego w ogóle widziałem. Nie wiem, że szybko wpadł administracji. Ja
mam pełne życie. Nie, żeby coś. Ej, nie, on mnie może bić ile chce i korcy. Nic mi nie zrobisz. Czy moja zbrojka się trzyma? Dobra. Sojusz? Zapytam się go o sojusz. Albo cię zabiję. Tak troszkę dogrożę w tym wszystkim. Uwierz, że mam lepsze. Eku. Wbił do mnie jakiś górnik kopalny i ma cheaty. Co jest? Mam screeny. Ja mam nagranie. Lecisz na forum. Gościu, ja wszystko wiem. Takim sposobem trzeba go przekonać do tego, żeby w końcu jakby też się otworzył, bo tylko wtedy będziemy mogli dojść do dalszego... Nic nie wiesz. Wiem. Masz mini mapę. Widziałeś mnie, jak tu szedłem. Mam to nagrane. Więc albo sobie pomagamy, albo obydwoje dostaniemy bana. To wyślij mi na maila Vortex CE... Co? Co? On chce, żeby mu to... Zabiję cię po prostu, chyba, skoro nie chcesz sojuszu. I zacznę go bić, po prostu. To już twój koniec, Vortex. To już twój koniec. Przestań. To soj? No, no, zastanów się nad tym. To jest twoja jedyna okazja, Vortex. Usłyszałem cię. Tak, jasne. Oczywiście on chyba dobrze rozumie, że daj Discorda. Nie podaję, bo gram na kilku kontach. Mogę ci coś w tajemnicy powiedzieć, ale tylko jak będziemy mieli sojusz. Gdzie on jest? Vortex? Vortex, czy on przyszedł do bazy? Ok, soj. Czy on przyszedł tutaj do bazy? No, chyba tak. Chyba tak. Dobra, wyjdę tutaj, tak jakbym wiedział, gdzie on jest i jakby widział przez ściany, to żeby wiedział, że ja zdecydowanie tutaj wchodzę. Okej, czyli wszedłem jak po nim do bazy, czyli on już też widzi, że mam cheaty na 100%. To twoja tymczasowa baza, czy normalna? Bo... No, dopiero zaczynam grać. Dopiero zaczynam grać, tak? Okej, znaczy co on ma w skrzynkach? Jakieś pierdoły? Aha, no tak, tutaj były te. Widać, masz za dużo rzeczy jak na start. Jeszcze to jest zenchantowane. I wiecie co? On ma tutaj automatyczną przepalarkę. Tak, to jest automatyczna przepalarka. A co on tu przepala? Aha, jakieś takie rzeczy. Może damy mu kilka złotych. O nie, 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 nie. To jest moje. Czekaj, oddaj. Nic, co mu mój kill-off wyrzuciłem. Teraz zobaczy, jaki mam mocny kill-off. O nie! Uderzę go. Słuchaj, co on mi dał? Czy to jest mój kill-off? Efinency 5. O kurczę, najgorsze jest to, że nie pamiętam. Dam mu kilka złotych jabłek. Dobra, nie czaję. Robimy gildię cheaterów. Tak po prostu trzeba na niego prosto, bo my dobrze wiemy, że on ma cheaty. Ok, ok! I trochę czasu minęło i nagle tak, okej, okay, ja mam cheaty. Jakie masz cheaty? Może nam wyjawi, co ma. Nie mam. Mhm, tak, mhm, tak, tak. Ale mogę być w gildii. Tak, tak, Vortex, my wiemy, my wszystko wiemy. To co? Trzeba zrobić beacon. Chyba tak, chyba na to by wypadało. Żeby zacząć od czegoś mocnego. Masz i ty? Mam wszystko. Mam autorskie cheaty. Znajdą naszą bazę. No spokojnie, spokojnie. Napisałem, że mam autorskie cheaty i jakby zaraz będę przychodził do tego, żeby mu to udowodnić w jakkolwiek. Ale stoi coś wryty jakby. O czym to? Umiesz pisać cheaty? Tak. Czy on jakby pyta się nie bezinteresownie? Jesteś adminem? Nie. I zacznę teraz wyrzucać w tym momencie złote jabłka wszędzie tutaj. One się stakują. Ile ja mu tam jabłek wyrzuciłem? Chyba z 20. Skąd? Co jest? Dobra, jest zdziwiony. Trafił na większego... Co to za program? Co to za program? Feraj na TV, dzień dobry. Bardziej tym razem Minecraft Extreme TV. Oprowadź mnie po bazie najpierw. Tak, BTW. Niech mi pokaże, co on w tej bazie takiego ma. Czy jakby ma coś takiego farmy? Okej, okay, ale czy ma coś takiego, co by świadczyło o tym... Tam pewnie będzie ukryta skrzynia z itemami. Ale, ej, co jest? Co jest? Czemu mnie bije? Co ty robisz? O nie! Co ty robisz? Co on zrobił? Widzicie, co tam było? Czy tu była... Czy tu jest ogolona owca? Halo? Vortex? I ogarniam. Okej. Okay. Co ta świnia? Znaczy, co ta owca? Jaka świnia? Co ta owca tu robi? Co to za owca? Czy on mi się z tego jakoś wytłumaczy? Mam tylko jedną. Ale czemu trzymasz ją za ścianą? To jest dobre pytanie. Żeby nikt nie znalazł? Co? Co? Przecież to nie ma sensu! Jakby, żeby nikt nie znalazł owcy, ale diamenty masz na wyciągnięcie ręki i takie wszystkie rzeczy, to chyba świadczy o tym, że to jest faktycznie cheater, bo faktycznie dla cheatera najtrudniejsze do zdobycia może być faktycznie pożywienie chociażby, czyli rzeczy, do których, no, cheaty wam się nie przydadzą, jak chociażby zwierzęta i tak dalej. Umiesz spawnować owce? Nie. To już nie przesadzajmy. Mógłbym co prawda wziąć jajka i je zespawnować, ale wtedy by to było zbyt oczywiste, dlatego trzeba jakoś do tego delikatnie
delikatniej podejść. Mam na radarze owce. Możemy przejść się po nie. Ok, możemy. Czyli widzicie, on napisał teraz: mam na radarze owce. Czy on się naprawdę tak nieumiejętnie zdradził? Ale chcę jedną rzecz. Jaką jedną rzecz? Chcę twój Discord. Mówię, że nie mam. Co jest? Jakby za moich czasów nie było Discorda. Mówisz, że masz. Mówiłem, że mam. Dam ci, jak mi powie. Albo nie, nie dam mu w ogóle. Bo, no nie, no bo wtedy się zdradzę totalnie. Dam ci potem. To nie jest na pewno jakieś niepodejrzane, że dam ci potem. Raczej to na pewno zbudziło u niego, wiecie, jakby wiele wątpliwości teraz. Dobra, zróbmy inaczej. Musisz zdjąć seta. Nie. Jeśli chcesz rzucić ufał, nie. Zrobię sobie pokój. Ile masz lat? 14. No, 14 to powiedzmy, że jesteś jakimś dzieciakiem. Jak mam 14 lat, to jestem dzieciakiem. No w sumie masz błąd ortograficzny w niku, powiedz prawdę. Ej, faktycznie mam górnik kopalny. To specjalnie. I to naprawdę było specjalnie, widzowie. Nie myślcie sobie, że jestem analfabetą. To, że czasem mylę na przykład wilka z lisem, to nie znaczy, że mylę u zamknięte z u otwartym. Dobra, słuchajcie, zróbmy sobie jakiś pokój. Ja sobie tutaj na przykład wykopię jakieś takie pomieszczenie. Nie podasz mi Discord, bo nie masz 14 lat. Słuchaj, gościu, nieważne ile mam lat. Ważne, że mam lepsze itemy i core twojej bazy. Ważne, że mam itemy. Nie wiem, o co mu chodzi, naprawdę. Ma do mnie jakiś duży, duży problem. Troszkę sobie tutaj jeszcze to porozkopuję. Nie wiem, gdzie on tam, do kiedy ma tą owcę. Ale fajnie, że mam ten Kill of Effinency 5, no bo przynajmniej jakby... Co on robi? On robi podłogę od razu. O, czyli mi nawet pomaga. No to dobry ziomek mi się trafił. O, jeszcze mu... O nie. O nie, owca, nie ucieknij, dobra. Pokój zrobiony, prawie. Dlatego teraz sobie wezmę... O, dobrze, że akurat mam trochę drewna, bo mogę teraz to deskami tutaj wyłożyć. Ale fajne itemy to raczej... Nie wiem, czy akurat powinien przykład... Jak mnie znalazłeś? Moimi cheatami. Dobra, już piszę normalnie, że mamy otwarcie cheaty. Czemu wiedziałeś, że mam launcher? Moje cheaty mi pokazują. To jest akurat trochę abstrakcyjnie, co teraz piszę, ale okej, może na to pójdzie. Jakby... Czy on raczej na pewno nie jest programistą od cheatów, więc raczej się nie zna. Serio? Tak, jak widać. Daj mi swój program, to będę sobą grać. Możesz kupić. I trzeba będzie mu jakąś dużą, dużą cenę walnąć. Dobra, muszę sobie dać Steel Lantern. Ile kosztuje? 500 zł. 500 zł, żeby po prostu mu się odechciało tego launchera. A ja tutaj sobie... O nie, czekaj. Co czekaj? Na co czekaj? Ej, on mi chyba nie powie, że on udowodni, że działa. Okej. Okay. Skąd masz latarnię? Moje cheaty prowadzą do każdego bloku, który chcę. Ale mu teraz ciskamy kit naprawdę. A dodatkowo mam Ender Chesta, którego nie muszę stawiać nawet. Ukośnik EC? Nie wiem, co to za komenda. Nie. To autorski skrypt. No dobra. Zbuduję sobie ściany w tym moim pokoju. Daj mi go. 500 zł PayPal. No, 500 zł PayPal, to nawet mógłbym mu napisać te cheaty nawet teraz. Podaj PayPal. Co? Ej, nie, on mi tego na pewno by nie wysłał. Przeleję, jak będzie działać. Najpierw przelew, potem pliki. Okej, mój pokój, no, zaczyna nawet ciekawie wyglądać. Na pewno teraz wygląda jak pokój taki niecodzienny. Zapłacę ci 200 zł i jak będzie dobry program, to dam ci 300. Co najmniej 500 w okrojonej wersji. Muszę go po prostu do tego mocno zniechęcić, okej? Żeby dał mi w końcu z tym spokój. Dobra, robię sobie pyk. No i mam taki nawet fajny pokój. Przed chwilą było po prostu 500. O, raju. Nikt nie kupi twojego programu za tyle pieniędzy. Już kupywali. Łaski nie robisz. Ok, daj PayPal. Słuchajcie, ja naprawdę nie wierzę, żeby on mi wysłał 500 zł. Żeby w ogóle losowej osobie wysłał 500 zł. Weźmiemy sobie jeszcze Dragon Head. Weźmiemy sobie też łóżko. I łóżko postawimy na przykład tutaj. Daj PayPal. Potem, jak pokój zbuduję. No, najpierw zbudujmy pokój, żeby zobaczył, co my tutaj mamy takiego ciekawego. No, możemy sobie zrobić crafting. Powiedzmy tak, o. Potem to nie kupię. Teraz, póki nie ma rodziców, bo maila muszę usunąć z płatności. Ej, czy on by naprawdę to zrobił? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że on nie mówi prawdy. On na pewno leci w jakiś... Robiłem to wiele razy. Poczekam. Jakby to nie ma w ogóle nic wspólnego z tym, pewnie jaką odpowiedź chciałby usłyszeć. Ale to nieważne. Postawmy sobie tutaj naszą głowę smoka. Czy ona się stawia tak?
okej, okay, jakby nie, dobra, ona się nie stawia tak. To nie tak. Głowa smoka, tak, dobra, zauważył. Więc mamy głowę smoka, to z programu? Tak, mogę każdy item scheatować. Każdy. Jak nazwałeś ten cheat? Chujuni. Po prostu, chujuni może. Może tak, chujuni. Znajdę go teraz. Chyba były cheaty Huzuni, coś takiego? Nie wiem, trochę podobna nazwa. On go poszedł szukać. Teraz dajmy sobie na przykład Emerald Block. O, dajmy sobie ich stack. On powiedział, że Z2. Okej. Okay. Skoro on idzie Z2, no to ja zaczynam robić beacon. I mój beacon w sumie myślę, że może być tutaj. Okej, okay, gdzieś tam powiedzmy będzie się wykopywał. Coś takiego? Dobra. O nie! Bo tu jest jaskinia w ogóle jakaś. O kurcze. No dobra, to nieważne. Najpierw to jeszcze troszkę... O nie, tu jest szkielet w ogóle! Spadaj, szkielecie! Górnik kopalny, znam twój sekret. Kasiunia, o co chodzi? Dobra, nie okłamałeś mnie? Co? Przecież w ogóle takiego cheata nie ma. Dobra, widzi, że tu jestem. Nie ma tego w necie. Wiem, że nie mam, bo to wymyśliłem. On cały czas się pyta, czy mu to sprzedam. Ale nie! Potem, jak skończę bazę. Ha! Dobra, trzeba się tutaj rozgotować z tym beaconem, bo ten beacon i te widok tych bloków emeraldów na pewno go zniszczą. O ile on teraz już mówi mi, że podobno mi wierzy, to teraz już będzie musiał na bank uwierzyć, bo nie wiem, do jakiego stopnia on mi wierzy, a do jakiego stopnia chce mnie po prostu oskamować. Dobra, pyk, 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 pyk. I teraz co? Przydałyby się w sumie jeszcze jakieś dwa pięterka tego beacona, żeby on był taki, no, w miarę pokaźny. Dlatego ja tutaj, widzicie, widzowie, sobie troszkę dziurę wykopuję. On przestał do mnie na razie pisać. Czy on się mnie obserwuje z góry, czy co? Nie wiem. Na razie chłopa wcięło. Ale to spokojnie. Ej, czy ktoś tu spadł? Ja słyszałem, jakby on chyba spadał. O, jest tutaj. Dobra. Dobra, czyli widzisz, jak robię tego beacona. Nice. Skąd masz tego tyle? Mówiłem ci. Co on napisał? Znajdą nas. Ej, nie, dobra, sorry. To trzeba. O nie! On mnie zrzucił. On mnie zrzucił tutaj. Tu jest ciemno, nic nie widzę. O nie, dobra, ja muszę się wspiąć na górę. O nie, bo on mnie tu zrzuca. Co jest? Halo! Ej, co jest? Panie cheaterze! Dobra, ej, wiecie co, ja mam pomysła. Dajmy mu się może zabić. Ja zrobię tak, że teraz sobie zbrojkę zdejmę, że niby mi się zniszczyła. Że teraz druga. Czy ja nie mam przy sobie niczego takiego mega podejrzanego? Dobra, mam latarnię. O, dobra. Dobra, mam półtorej serduszka. Jestem już na hita. Ale tutaj bierze creeper wysadzi chyba. Nie, dobra. Ja z nim walczę dalej. Pyk, pyk, pyk. Ej, nie, dobra, on mnie zabije. On mnie zabił. Dobra, teraz mnie zabił. Wysłał wszystkie moje itemy, jakie miałem, łącznie z tymi blokami emeraldów. Teraz muszę sobie dać GM3 i tepnąć się do niego. I zobaczymy, co on robi. Co on robi? Czemu on nie ma w ogóle itemów? Nie, zakłada. Aha, bo chciał zmienić te itemy na moje. Rozumiem. Gdzie on idzie? Co on robi? Dobra, to teraz trzeba będzie zrobić inaczej. Skoro on jest tutaj, to ja sobie dam Vanisha teraz. O, Vanisha, żeby mnie nie widział. Game mode 1. Ej, co on robi? On wrzuca itemy? Jakie on itemy wrzucił? Nie widziałem. Ej, zaraz. Zobaczmy jego ekwipunek może. O nie, nie mogę sobie konta zobaczyć. Kurczę, nie fajnie, ale wrzucił itemy. Mam wrażenie, że on wrzucił te itemy, które miał ode mnie. I zróbmy coś takiego, że powiedzmy, zamienimy to. Albo inaczej. Ja tutaj po prostu przylecę teraz. Wyjawię się, latający. On cały czas spada. I o tam moby dobijają. Przesadziłeś. Czy on widzi to, co pisze? Aha, bo się buduje na górę, żeby go szkielet nie zestrzelił. A ten szkielet jest po lewej. Czy on widzi, jak ja tutaj latam? Nie, on mnie nie widzi. Zaraz. Mam TP, HK i Fly HK. Gdzie jesteś? Czy on mnie nie widzi? Nie, no jestem przecież widzialny. Przecież tutaj jestem. O, widzi mnie? On się zamurowuje? On się zamurował. Dobra, to zróbmy inaczej. Weźmy sobie, na przykład teraz zrobię jakąś rozwałkę. No bo to jest w końcu cheater, więc możemy wszystko zacząć wysadzać. Zdenerwowałeś mnie. Dobra, powysadzałem tu trochę. Gdzie on jest? Aha, bo on tutaj. Okej, okay. GM3. Proszę, przestań. Weźmiemy sobie TNT. Zacznę tutaj rozstawiać to po jego bazie, po prostu. Cała jego baza w TNT. Haha! Dobra, dobrze. Wszystko w TNT. Wszyściutko. Cała twoja baza jest w TNT. Jesteś chorym dzieckiem. Słuchaj, ja cheatuję. Tak samo jak ty. Cheaterów na Minecraft Extreme nie ma, ponieważ jest taki regulamin. A dopóki ty się nie stosujesz regulaminu, to ja też nie będę się stosował. Dobra, po prostu wysadźmy to wszystko. Całą bazę w powietrze. Ale gdzie on jest? Górnik kopalny, znam twój sekretik i nie chodzi o cheaty. Co? Czy widzowie właśnie mnie odkryli, że ja tu troluję? Ej, zaraz, gdzie on jest? Czy on się gdzieś tutaj schował? Tepnijmy się może do niego. Vortex. On uciekł na górę. On uciekł z tej bazy. Dobra, ale czy on tutaj będzie wracał? Jaki jest twój sekret? Co? Dobra, nie wiem. Słuchajcie, widzowie, zacznijmy od tego,
że jego bazę trzeba wysadzić. Dlatego wysadzamy całą tą bazę. Dziękujemy panu bardzo za udział w Minecraft Extreme. I pyk, wszystko poszło. Z bazy nie zostało praktycznie nic. Chociaż został enchanting table tutaj. Tutaj co, jakaś woda, okej, nieważne. Tak naprawdę chyba nie ma tutaj nic, co by mnie mogło interesować. Dobra, tepnęliśmy się do niego. On cały czas chodzi i pisze. On widzi, że go obserwuje, jaki jest swój sekret. Autorskie cheaty. Dobra, dlatego będziemy teraz latać za nim. Zaraz, gdzie on jest? Gdzie on uciekł? Gdzie on uciekł? Ej, halo, ja go tutaj szukam i nie mogę zauważyć. To schowam się, dam sobie vanisha. Tepnę się do niego. Oha, on, dobra, on jest tutaj. Dobra, zacznijmy od wysadzania TNT oczywiście. Wszędzie TNT trzeba będzie powysadzać. Pyk, oj, oj, on znowu napisał ja, o nie, bo on przeklina. To trzeba cenzurować, panie montażysto, to trzeba cenzurować. Lecimy i go wysadzamy całego. Zróbmy tak, że on będzie uciekał, a ja będę po prostu cały czas za nim z tymi blokami TNT. Vortex, przecież ty wybuchniesz, mordo. Przecież ty wybuchniesz, co ty robisz? Ej, nie, skubany, nawet mu się udało mnie powstrzymać trochę. Dobra, uwaga, czy to będzie wybuchać? Wybucha? O, dobra, wybucha wszystko, Vortex. Ile ty masz tam jeszcze życia? Aha, bo on ma złote jabłka, więc w sumie to troszkę długo go mogę wysadzać. Dobra, wysadzam cały czas wszystko dookoła niego. O nie, dobra, zróbmy inaczej, stop. Wysadziłem twoją bazę. Pamiętaj, że darowałem ci życie, ty mi daruj teraz. Nie ma szans, cheaterze. Czy on, jakby, teraz nagrywam to. Okej, Vortex, to nagrywaj. Spoko, jakby w tym wypadku, to chyba ja jestem na wygranej sytuacji. Pyk, pyk. No i wszystko jest powysadzane. My także mamy nagrane to, jak mówił, że na radarze, pamiętacie, mówił, że na radarze ma owce, więc jakby, no, nawet sam się to przyznał. Zróbmy może inaczej. Zróbmy jakąś końcową torturę. Set 7, tepnijmy go tutaj i proszę bardzo. I proszę bardzo. To twój koniec. Niestety, Vortex. Skąd masz bedrock? Jakby, nie wiem, czy to już jest ten moment, kiedy, co on robi? Czy on zdejmuje itemy? Oddam ci twoje rzeczy. Niestety. Cheatowanie jest zabronione. Żegnaj, Vortex. Sam masz cheaty, pawianie. Co jest? On jeszcze nie ogarnął. On jeszcze nie ogarnął, ale dobra, zróbmy set TNT, set redstone block. Okej, undo. I pyk, wszystko poleciało i wysadzony. Więc tak, Vortex. Jeszcze zróbmy tak. Na koniec dajmy mu bana. A do tego już będę musiał użyć swojego głównego konta. I wpiszemy na czacie ban Vortex. Fajnie się bawiliśmy, ale taka zabawa kiedyś się musi skończyć. Dobra, więc Vortex został oficjalnie zbanowany po małej stresowej sytuacji. Jeżeli wam się spodobało, stawcie koniecznie łapkę w górę i przypominam wam, 20 tysięcy to kolejny troll na cheaterze. Więc bawcie się, trzymajcie, no i pa pa.